Też kazał te 12 milionów. Państwo do wolności Radio Maria. Program Czas na Wiadomości. Żeby uspokoić sytuację. Wysłuchanie Marcina, rozumiem. Marcin P. potwierdza, że istniał plan, aby OLT rozpoczęło przewóz osób w ramach Kancelarii Sejmu, Senatu bądź Kancelarii Prezydenta. Twórca piramidy finansowej po raz drugi składa zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Posiedzenie komisji odbywa się w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie. Podczas dzisiejszego przesłuchania ponownie pojawił się wątek lotniczy w działalności spółki Amber Gold. Poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej, pytała m.in. o plan współpracy spółki z podmiotami administracji rządowej. Czy były plany, aby pan czy OLT rozpoczęło przewóz osób, które mogą korzystać w ramach Kancelarii Sejmu czy Senatu bądź Kancelarii Prezydenta? Tak, taki plan. Proszę powiedzieć, kto prowadził rozmowy w tym zakresie? Nie jestem na dzisiejszym stanie powiedzieć, kto prowadził te rozmowy. Prowadził ich też ze spółki OLT Express. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł, że moglibyście państwo wywozić posłów i senatorów? Musiało być to zaraz na samym początku, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To była inicjatywa grupy spółek OLT, czy też z tą propozycją zwrócił się do was ktoś z kancelarii? Być może się kancelaria Sejmu do nas zwracała, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Marcin P. potwierdzał także, że zapytania o wykorzystanie samolotów OLT Express przychodziły z innych podmiotów, m.in. z Komendy Głównej Policji, w związku z transportem osób podlegających ekstradycji. Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne grosze. Spółka finansowała linię OLT Express. Przewoźnik ogłosił upadłość po kilku miesiącach. Chwilę później upadło Amber Gold. Twórcy piramidy finansowej poszukali niemal 19 tysięcy klientów spółki. Są kolejne propozycje dotyczące wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Wczoraj rozwiązanie przedstawili lekarze rezydenci, a dziś politycy Platformy Obywatelskiej. Resort zdrowia proponuje systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Dziś projektem w tej sprawie ma się zająć rząd. PO w tzw. pakcie dla zdrowia proponuje krótszy okres dochodzenia do poziomu 6% PKB. Według polityków Platformy budżet państwa pozwala na osiągnięcie tego celu w ciągu 4 lat. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, przypomina, że przez 8 lat Platforma Obywatelska była głucha i ślepa na potrzeby ochrony zdrowia. A ani o złotówkach, jeśli ponosi nakładów na ochronę zdrowia, myślę tutaj o wzroście do PKB. Co więcej, nawet zabierali pieniądze, bo przynosi kolejne zadania Ministerstwa do Narodowego Funduszu Zabezpieczenia Pieniędzy, które szły z budżetu udawało, a teraz nagle pan minister Neumann skrywa kamień filozoficzny. Ja myślę, że to, jeżeli chodzi o zgodę, to ona jest potrzebna i warto w zgodzie w Komisji Zdrowia czy też innych miejscach na temat problemu służby zdrowia rozmawiać, bo warto rozmawiać z każdym, nawet z tymi, którym się nie udało. Natomiast traktujmy też obywateli poważnie, nie tak jakby mieli amnezję i zapomnieli, kto co robił kilka lat temu. Wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% proponowany przez resort zdrowia i Platformę Obywatelską nie zadowala jednak lekarzy rezydentów. Domagają się oni większego wzrostu, bo do poziomu 6,8% PKB i to już w 2021 roku. Lekarze rezydenci rozpoczęli zbiórkę podpisów pod projektem w tej sprawie. Planują go złożyć do Sejmu. Protest głodowy lekarzy rezydentów trwa od 2 października. Na środę zapowiadany jest dzień bez lekarza w Małopolsce. Działacz opozycyjny z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić byłego prezydenta Lecha Wałęsę za medialne wypowiedzi dotyczące ich procesu sprzed kilku lat. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku w tej sprawie dotyczy procesu sprzed 6 lat. W związku z nazwaniem Lecha Wałęsy tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Wyrok nakazywał publiczne przeproszenie byłego prezydenta, ale Krzysztof Wyszkowski nie wykonał wyroku, a Lech Wałęsa sam opublikował przeproszenie. Zdaniem skarżących Krzysztof Wyszkowski na
jednak utrzymywał w wypowiedziach, że proces wygrał zostanie pełnomocnik, ale Hawałęsy narusza dobra osobiste byłego prezydenta. Krzysztof Wyszkowski w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja podkreślił, że jego wypowiedzi miały charakter publicystyczny. Dodał, że sąd wyrokiem zmusza go do publicznego kłamstwa. Sądowi przedstawiliśmy kopię teczki agenta Wałęsy i teczki pracy agenta Wałęsy. Jakby go to nie interesowało, czy Wałęsa był agentem, czy nie był agentem. Ale uznał, że on oświadczył, że Wałęsa tym agentem nie był. No i trzeba mu przeprosić. To jest zupełnie absurdalne rozwiązanie. Sąd mnie postawił tą sytuację, to ja muszę odmówić wykonania orzeczenia. Przeciwnie, ja mam poczucie, że jest, mam prawo oskarżyć sąd o przymuszanie mnie do zgłoszenia publicznych wiedzy niezgodnych z rzeczywistością. No bo przecież wszyscy wiedzą, że Lech Wałęsa w przeszłości w MSB. Krzysztof Wyszkowski zapowiedział, że odwoła się od wyroku sądu. Lech Wałęsa od lat utrzymuje, że nigdy nie współpracował z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Na początku ubiegłego roku w domu Czesława Kiszczaka znaleziono jednak dokumenty, które przeczą tej wersji. Wynika z nich, że w latach 70. Lech Wałęsa przekazywał informacje w bezpiece i pobierał z tytułu wynagrodzenie. Autentyczność dokumentu została potwierdzona przez niezależny Instytut Ekspertyz Sądowych. Rząd premier Beaty Szydło cieszy się największym poparciem od momentu jego powołania. Tak wynika z badania CBOS-u. W październiku do zwolenników rządu zaliczało się aż 44% badanych. Natomiast wśród polityków największym zaufaniem cieszy się prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydentowi ufa aż 74% badanych. Na drugim miejscu znalazła się premier Beata Szydło. Zaufanie do prezes Rady Ministrów deklaruje 58% ankiet. Marek Stefan, politolog, uważa, że za wzrost zaufania do prezydenta odpowiada bardziej podmiotowa polityka. W ocenie eksperta poparcie dla premier to efekt między innymi dobrej sytuacji gospodarczej. Polityka Pałacu Prezydenckiego w ostatnich miesiącach stała się bardziej podmiotowa. Prezydent w opinii dużej części społeczeństwa pokazał, że potrafi prowadzić politykę niezależną od obecnego obozu rządzącego. Natomiast jeżeli chodzi o panią premier Beatę Szydło, tutaj ten trend właściwie jest utrzymywany. To wysokie poparcie jest wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej, realizowania programu 500+. CBOS pokazał także ranking nieufności. Wynika z niego, że najmniejszym zaufaniem Polacy darzą ministra obrony Antoniego Macierewicza, tuż za nim znalazł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Polska i Finlandia związane są wieloma więzami i interesami, powiedział w Helsinkach prezydent Andrzej Duda. Wcześniej spotkał się on z prezydentem Finlandii. Tematami ich rozmów były m.in. bezpieczeństwo, konflikt ukraiński i polityka wobec Rosji. W swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska i Finlandia należą do wspólnoty Morza Bałtyckiego, wspólnoty Unii Europejskiej oraz wspólnoty budowy bezpieczeństwa wolnych państw Zachodu. Polski prezydent wyraził także radość, że Finlandia wzięła udział w szczycie NATO w Warszawie. Podziękował też fińskiemu prezydentowi za budowę w Helsinkach Centrum Walki z Zagrożeniami Hybrydowymi. A z drugiej strony jest to współpraca nasza, czyli Polski, w ramach NATO, a obok tego filmu. Proszę do pana jeszcze raz. Tak, że te więzi są ścisłe. I cieszę się, że z tego punktu widzenia tak, mamy jeszcze była, ale to już bliskość Duda dotyczy też m.in. diagnozy tego, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom, dodał prezydent. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Helsinkach rozpoczęła się przed południem. W programie wizyty zaplanowano dziś także spotkanie polskiego prezydenta z przewodniczącą fińskiego parlamentu. Jutro prezydenci Polski i Finlandii będą z wizytą w bazie wojskowej w Santahami. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości Radio Maryja. To jest tam kartka papieru z jego podpisem, ja nie wiedział, co on podpisuje.
do tego był załączony. Jak rozmawiać z nastolatkami, by chciały nas słuchać. To temat dzisiejszych rozmów wykończonych w Radiu Maria i telewizji Trwam o godzinie 18.15. Nasi rozmów będą pani Bogna Pialecka oraz Aleksandra Maria Gil z portalu dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Od 21.30 zapraszamy na audycję dla małżonków i rodziców. Temat dzisiejszej audycji. Jak żyć po aborcji? Uzdrowienie jest możliwe. Gościem naszych rozmów będzie ksiądz Artur Ważny, egzorcysta oraz siostra Małgorzata Słomka. Serdecznie zapraszamy Radio Maria 21.30. Przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą. 10 minut po godzinie 14.00 zapraszam całą rodzinę Radia Maria do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin. Tom czwarty części stałe z tygodnia pierwszego. Hymn rozpoczyna się od słów Stwórco potężne wszystkich rzeczy, strona 505. Natomiast psalmodia strona 560 i strony kolejne. Zapraszam. Wspomniał pan też na samym początku, że w Złotych Tarasach doszło do spotkania z dziennikarzami Gazety Wyborczej. Tak. Umówiony pan był z panią redaktor Olczak, a przyszedł jeszcze jeden. Tak. Boże wejrzyj ku wspomożeniu mem. Panie, pospiesz ku ratunkowi mem. Wiem, że to już było dawno i synowi, może pan, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórca potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny. Światłem czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Łagodzący wypowiedzi, pani Olczyk była raczej atakująca. Wieczór napełni swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławieni. W jakimś stopniu ją też hamował, a jednocześnie... Którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Ona może, no mówię, błogosławieni, których droga nie skalana. Którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Ogólnie rozmowa była bardzo życzliwa, przyjemna. Szukają go całym sercem. Którzy zła nie czynią, lecz chodzą jego drogami. Wiemy, że spotkał się pan także z innymi dziennikarzami. Jeszcze się spotkałem oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, rozumiem. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw. Gazeta Polska Codziennie, a nie przepraszam jeszcze z Gazetą Wyborczą, się spotykały raz jeszcze z Mikołajem Szanem. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętać? Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze? Jak długo będę ból cierpiał z mej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę. Jak długo mój grób będzie się wynosił nade mnie. Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci. Programu, który był realizowany w telewizji ja go zwyciężyłem. Czy się nie cieszyli moi przeciwnicy, to się zachwiałem. Tak, modlitwa teraz. Także Państwo zobaczą wywiad, nawet w prokuraturze, nawet w sądzie z tym Marcinem jeszcze trwa. On się wije jak wąż, odpowiada na różne pytania wciąż, daje sobie radę. Dać mu kiełbasę, roladę. Nie ma Boga. To w psalmie, proszę Państwa, są takie słowa, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I akurat się tak pozytywnie działo, stało, żyło, było, że u Żydów nikt nie był ateistą, że wszyscy na 100% wierzyli w Jahwe, w Boga. Nie było ateizmu. Skąd się to wzięło, Państwo zobaczą.
Skąd się to wzięło? Jaki zalążek gadstwa? Kto to dał? Kto to dał? Twoją mać. No bo mówią, że nie ma samoródstwa, prawda, że coś się z czegoś wzięło. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, Jakub się rozraduje i Izrael cieszy. Wszystkie formalności Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Kto obsługiwał, kto spłacał pożyczki? Kto obsługiwał, kto formalnie załatwiał? Także proszę, już dzisiaj oglądamy i słuchamy. Słuchamy Radia Koncita w wydaniu przesłuchania w prokuraturze, przesłuchania sądowe przed komisją, proszę Państwa, śledczą i nie tylko. W analizie tej ustalono na podstawie otrzymanych informacji z danych GIF przepływy pomiędzy Amber Gold a spółdzielnią Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie. Postąp ze sobą swoich panie według Twojej dobroci. Niestety tej tabeli komisja setki nie otrzymała, dopiero po moim wniosku dowodowym. Módlmy się, Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Kasa Krajowa SKOK dokonała kilkunastu przelewów na konto Amber Gold. Dziękuję za wspólną modlitwę z ojcem Piotra, serdecznie ponad pozdrawiam. Co Panu wiadomo na ten temat? Boże, Barbara, zostawił Pan tytuły tych przelewów, bo to jest opłacanie umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. Następnie my zwracaliśmy, to są rachunki osób fizycznych, które miały założone w poszczególnych skokach. Kasa Krajowa SKOK rozlicza wszelkie transakcje i płatności dla poszczególnych kas, dlatego za każdym razem wyjdzie całej rodzinie Radia Maryja, dziękujemy za wspólną popołudniową modlitwę z liturgii godzin 17 minut po godzinie 14. Z analizy GIF Głównego Inspektora Informacji Finansowych wynika, raz, dwa, trzy, cztery. No i jak tam się, kochanie, dzieje w tym Elhof Art 2000? Już tam wszystko wrzuciłeś? No i przecież możesz powrzucać tam dalej te inne, w innej kolejności, jakoś tak po masaku można ukoloryzować, że po prostu ukryta kamera, konsultacje przed filmem, że, a jutro jestem w banku już euro o 11 umówiona, także już spoko. No, Eurobank jest umówiona na Solidarności, proszę Ciebie, i o 11, bez sesji. No. Nie chcemy dać tych. Okropne są te przeboje, okropne. Także Radio Koncita, proszę Państwa. Radio Koncita. A tutaj to jeszcze jakaś menda dzwoni, patrz, jeszcze jakaś menda coś chciała i sama nie wie co. Są odnotowane na rachunkach, tylko mówimy o przelewach 15. Ja jeszcze raz w krótkim okresie czasu, 3 miesięcznym, wcześniej takich przelewów nie odnotowano, z kasy krajowej. O ile dobrze.